Halo, halo. Pierwsze refleksje. Jak to odebraliście panowie, Tomasz Lenz? No przede wszystkim skończyło się 8 lat mroku, jaki panował w Polsce. Mroku pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Choć nazwa sama mówi, że powinna być odwrotnie, ale tak naprawdę ta nazwa nie mówi nic o tym ugrupowaniu, które sprzeniewierzyło się temu, co posiada w nazwie. 8 lat okłamywania Polaków, manipulacji w mediach publicznych, 182 afer, jak wyliczyła to jedna z gazet. Ale emocje, panie przypuszczalnie, przyszły senatorze. Emocje, jak to było odebrane. Niestety nie mogłem tego widzieć. Akurat byłem w sztabie PiS-u w tym momencie. Emocje na pewno są nieco przytłumione ogromnym zmęczeniem wynikającym z kilkutygodniowej kampanii ciężkiej pracy, ale radość, jeszcze raz radość. Grzegorz Karpiński. To, co jest dzisiaj świetne i to jest wiadomość dla wszystkich, Prawo i Sprawiedliwość jest partią opozycyjną. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że na tapetę, na emocje polityczne wracają ważne dla Polaków tematy. Przynależność do Unii Europejskiej, prawa kobiet i rozwój gospodarczy. Te trzy rzeczy, które przez PiS były po prostu zapomniane. O tym będziemy rozmawiać i tego właśnie chcieli Polacy i dzisiaj to wybrali, czego dowodzi też wysoka frekwencja wyborcza. Świetny dzień, święto demokracji, zwycięstwo demokratycznych partii, które nie walczyły między sobą, które postanowiły, że jest jeden nadrzędny cel. Wysłuchać Polaków, wpisać ich postulaty do programu wyborczego i zrealizować go w ciągu następnej kadencji. No, coś jeszcze? Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach i dali tak wysoką frekwencję. Słyszymy, że ponad 70%. Wszystkim torunianom, wszystkim, którzy słuchają pana kanału i którzy interesowali się tą kampanią wyborczą, wzięli udział w wyborach. Słuchajcie, dziękujemy wam w imieniu naszej ojczyzny. Wzięliście udział w wyborach, wiedzieliście, że to jest konieczne. Teraz przed nami ciężka praca. To, co jest szczególnie ważne, to to, że wyborcy nie ulegli pisowskiej propagandzie, pisowskim pieniądzom i pisowskim oszustwom. Co mam na myśli mówiąc o oszustwach? Nierówne warunki gry. Ja miałem możliwość bycia w tej kampanii kilkakrotnie w telewizji publicznej. Wychodziłem stamtąd przerażony. Dzisiaj Polacy, torunianie, mieszkańcy Kujaw i Pomorza powiedzieli: odrzucamy pisowską propagandę. Bardzo wam za to dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na razie.